Cześć kochani, witajcie w serii Wybierz talię. Możecie sugerować się kamieniem, które tutaj widzicie, możecie sugerować się tylko i wyłącznie talią. To zależy od Waszej intuicji, który zestaw wybierzecie. Dzisiaj odpowiadam na pytanie, czy Waszą relację uda się jeszcze uratować, jeśli jest dość problematyczna lub jeśli jesteście w separacji. Także kochani, szybciutko wybieramy talię, nie zastanawiając się zbyt długo. I będziemy przechodzić. Zaczynamy od pierwszego zestawu, talia boskiego, tarota oraz chryzokola. Dobrze, zobaczmy, co mamy w tle. Może od tego zacznijmy. No słuchajcie, jest odwrócony rycerz denarów. No, więc tu Wasza osoba nie ma zamiaru zrobić w najbliższym czasie niestety żadnych kroków. Ale łączy Was faktycznie prawdziwa miłość. Jednak źródło nakazuje na wybrać nowy kierunek. Najprawdopodobniej dlatego, że ktoś jest bierny tutaj, tak? W tej relacji. Pomimo uczucia. Nie chce się angażować. No dobrze, ale zobaczmy, co mamy więcej. No tutaj źródło mówi, że to jest strata czasu, bo najprawdopodobniej będzie tylko i wyłącznie zaangażowanie z jednej ze stron, najprawdopodobniej z waszej. Zwłaszcza jeśli jesteście kobietą, to tam, gdzie jest siła, gdzie jest moc, tam znacznie kobieta angażuje się, kochani, w relacje i wkłada cały trud i wysiłek. W związku z tym tu nie będzie w równowagi w dawaniu i braniu. Dlatego troszeczkę ta relacja nie ma potencjału, ale słuchajcie, to też nie jest. Pomimo tego, że ta osoba darzy Was uczuciem, ale nie do końca jest uczciwa i odpowiedzialna, tak? Takie niestety mamy energię i jest to osoba też mocno skupiająca się na sprawach materialnych. Są one ważniejsze dla tej osoby od miłości niestety. Tak jak powiedziałam, nierównowaga w dawaniu i braniu, dlatego też ta relacja jest stratą czasu. I to jest silne uczucie po stronie kobiecej. Wręcz jest to w kierunku niestety miłości iluzorycznej, bo tutaj zobaczcie, 7 kielichów z księżycem, czyli może wymyślicie, że to jest nawet prawdziwa miłość Waszego życia, no a to troszeczkę taka miłość, którą wykreowaliście sobie jednak w głowie niestety, tak? Jest tutaj szansa, że ta osoba będzie odnawiała z Wami kontakt, jak najbardziej. Być może nie w najbliższym czasie, ale jest na to, kochani, szansa, natomiast musicie o tym wiedzieć, że to jest osoba, dla której ważniejsze są sprawy przyziemne, materialne i że w tej relacji nigdy nie będzie równowagi w dawaniu i braniu i wzajemności takiej, jak byście oczekiwali. Takie są moje odczucia po odczycie tego zestawu. Oczywiście pamiętajcie, że jest to jedynie odczyt ogólny. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, czy Waszą relację można jeszcze uratować, możecie ze mną kontaktować się mailowo. Więcej informacji macie zresztą podane pod filmem. Dobrze, dziękuję serdecznie jedyneczki. Przechodzimy teraz do dwójeczki, do tarocika snów i do turkusu, bodajże to jest turkus. Dobra, zobaczmy, co dla Was. Świat w tle. Kochaj najpierw siebie, bo Twój szacunek do własnej osoby sprawia, że przyciągniesz więcej miłości. No i tu jest też karta miłości, ale zobaczymy jeszcze, co mamy z tarocika snów. Kochani. No, też mocno sprawy materialne. I też, słuchajcie, brak konkretnego kierunku, brak priorytetu, brak szczerości, mam wrażenie. Ta osoba jest mocno niezdecydowana. No tak się szamocze między młotem a kowadłem. Jest połączenie duchowe między Wami. Kontakt może się odnawiać, ale to cały czas będzie coś niezobowiązującego. Ta osoba ma problemy finansowe też, skupia się dużo, podobnie jak w jedyneczce, tak? Tutaj też ktoś się dużo skupia na sprawach finansowych i tu tak brakuje konkretu. Nie jest to osoba konkretna i Was to denerwuje, Was to odrzuca, tak? Wy nie czujecie się z tą osobą stabilnie i w związku z tym to jest źródłem konfliktu. Ta osoba też myślę, że nie jest usamodzielniona, no. Jest taka niedojrzała. Niedojrzała, kochani, tutaj bardzo mocno. Ale jest as kielichów. Tu
punktu widzenia duchowego jest coś pięknego między wami. Jest świat, tak? Jest przepiękna karta od anielskich odpowiedzi, jest as kielichów między wami i to mi wskazuje na to, karta kochanków też o tym wskazuje, ale tu akurat macie pozycję odwróconą, ale jest ten as kielichów, tak? Widzę tą kartę, widzę świat, tylko tu jesteś mocno niezdecydowany, ale faktycznie coś z duchowego poziomu tutaj jest. Tylko mamy też tą kartę kochaj najpierw siebie, tak? I tutaj trzeba byłoby sobie postawić pytanie, czy to wam brakuje miłości własnej, czy tej osobie. Obstawiałabym, że tej osobie, bo ona jest mocno pogubiona, tak? Nie wie, w którą stronę pójść. I dopóki ta osoba wystarczająco nie pokocha siebie, moim zdaniem tutaj nie ma sensu podejmować inicjatywy w ratowanie tej relacji. Ale jeżeli jest tak, że to wy macie zaniżoną samoocenę i niewystarczająco kochacie i szanujecie siebie i nie stawiacie granicy, to pracujcie proszę nad miłością własną, bo tu mogłoby być coś z tego, ale to jest klucz, tak? Miłość własna, kochani. Dziękuję wam serdecznie dwójeczki i przechodzimy teraz do trójeczki. Ametyst i złoty tarot. Zobaczmy. No też odwrócona trójka monet. Odwrócony as denarów. No widzicie, no też problemy finansowe, brak zaangażowania. Duże problemy finansowe również. Ta osoba o was myśli, to od razu mogę wam powiedzieć. No niewłaściwy moment zdecydowanie na ratowanie tej relacji i pojawia się też aspekt przebaczenia. Zwróćcie się raczej do przyjaciół, a na razie mam wrażenie, że tą relację zostawcie. Dobrze, jest as buław, czyli co to jest? Przyciąganie fizyczne bardzo silne między wami przede wszystkim, tak? No właśnie, ale relacja jest problematyczna, 8 mieczy, nie ma zaangażowania też, tak? Ze strony tej osoby. Pustka uczuciowa bądź duże problemy finansowe tej osoby. Na razie, kochani, się wstrzymać, tutaj faktycznie jest niewłaściwy moment. I kolejna osoba, która ma nastawienie do życia materialistyczne, która ma problemy duchowe, być może tutaj łączy was tylko i wyłącznie seks, tak? Może tak być, ja nie widzę, żeby tutaj ten człowiek chciał się angażować w coś stabilnego. Tu nie ma w ogóle ani jednej karty, która świadczyłaby mi niestety o stabilizacji, o możliwości budowania tutaj stałego związku z tą osobą, tak? Jest to osoba zblokowana i materialnie, i duchowo niestety. I jest to osoba, która nie podejmuje żadnego działania, aby swoją sytuację zmienić niestety. Natomiast ta osoba o was myśli, ale moim zdaniem na razie nie chce odnawiać kontaktu, bo jest świadoma swoich problemów, tak? Więc tutaj wybaczenie, uzdrowienie może pomóc, przebaczenie tej osobie. I kochani, faktycznie to nie jest właściwy moment na ratowanie tej relacji. Dziękuję wam serdecznie, do usłyszenia w następnych rozkładach. Propozycje pytań możecie zostawiać w komentarzu. Pozdrawiam was serdecznie.